Dzień dobry. Dziś zajmiemy się produktami marki Hager umieszczonymi na portalu BeamObject. Wizytówka firmy znajduje się na podstronie producenta, którą można znaleźć w chmurze BeamObject. W ofercie firmy Hager znajdują się rozwiązania systemów i pojedyncze produkty branży elektrycznej przeznaczone do budynków przemysłowych, użyteczności publicznej, ale też prywatnych. Opis marki przygotowany przez producenta znajduje się na tej właśnie podstronie portalu. Po wejściu na stronę produktową opisaną jako 00 General Information Hager pojawiają się informacje zbiorcze o systemach wraz z ilustracjami przedstawiającymi możliwe kombinacje. Po wybraniu przycisku Pobierz ukażą się wszystkie katalogi produktów ujęte w folderze ZIP. Plik PDF pokazuje, które systemy kanałów można łączyć z pokrywami uchylnymi Tehalid VE, EE. Dzisiejsze wideo skupia się na systemie kanałów w wylewkach betonowych Tehalid UK. Oto strona produktowa, na której znajdują się informacje o systemie wraz z ilustracjami, opisem, ważnymi linkami, zakładką o informacjach pokrewnych, klasyfikacji tylko dla tego produktu oraz zakładką z informacjami o regionach dostępności produktu. Używając jednego z najnowszych dodatków na stronie BeamObject, czyli BeamObject Spaces, można obejrzeć produkt bez konieczności instalowania oprogramowania CAD-owskiego typu Revit. Podgląd projektu pojawia się w przeglądarce. Z tego poziomu możliwe jest sprawdzenie właściwości produktu oraz dokładne jego obejrzenie. Na stronie produktowej systemu kanałów w zakładce Pobierz znajdują się pozostałe pliki we wszystkich dostępnych dla marki programach. Plik przykładowego projektu Revit, wszystkie zawarte w nim rodziny spakowane do folderu ZIP, pobieram obydwa pliki. Pozostałe dostępne pliki to pliki w Archicadzie i prezentacja PDF, dokładnie opisująca system kanałów w wylewkach. Taka broszura znajduje się na każdej stronie produktowej firmy Hager. Znajdują się w niej szczegółowe informacje rozpoczynające się od strony zbiorczej, pokazującej wszystkie elementy systemu. Podobny widok można zobaczyć po otwarciu pliku przykładowego projektu w Revicie. Tutaj widać, że projekt otwiera się na tym samym widoku, który pokazany jest w katalogu PDF. Na widoku widać wszystkie elementy systemu. Po przełączeniu do 3D widać, że wszystkie części systemu są załadowane do tego projektu. W związku z tym można po prostu zmienić nazwę pliku i zacząć pracę. Innym sposobem jest załadowanie systemu do istniejącego projektu lub utworzenie nowego projektu z systemem. To podejście pokaże ten film instruktażowy. Otwieram nowy projekt bazując na szablonie elektrycznym. Aby import przebiegł pomyślnie, konieczne jest, by projekt przykładowy również był otwarty. Będę z niego importować obiekty do mojego nowego projektu. Ze wstążki Zarządzaj wybieram transfer standardów projektu, wybierając projekt demo jako źródłowy i oznaczając wszystkie zagadnienia związane z kanałami kablowymi i przewodami rurowymi. Następnie importuję wszystkie rodziny. Ze wstążki Wstaw wybieram Ładuj rodzinę i z folderu ZIP zaznaczam wszystkie pliki pobrane wcześniej z portalu BeamObject. Nowy projekt jest teraz gotowy do użycia. Systemy Hager zostały opracowane jako systemy kanałów kablowych i jako takie znajdują się w zakładce instalacyjnej pod zakładką Kanały kablowe. We właściwościach można wybrać pomiędzy kanałem z dwoma i trzema przegrodami. Można również wybrać szerokość spośród trzech dostępnych rozmiarów: 190 mm, 240 mm, 340 mm oraz wysokość 28, 38 i 48 mm. Po ustaleniu rozmiaru można ustalić odsunięcie od poziomu. Wszelkie zmiany należy zatwierdzić. We właściwościach typu znajdują się charakterystyczne dla obiektu parametry. W menu rozwijalnym pojawia się możliwość wyboru uniwersalnych puszek podłogowych i akcesoriów. Zatwierdziwszy zmiany, można przystąpić do rysowania w pionie bądź w poziomie.
rysuję kanał o wymaganej długości. Jak widać, również na tym etapie można zmienić wymiary kanałów. Gdy dwa kanały się przecinają, Revit automatycznie tworzy w tym punkcie uniwersalną puszkę podłogową, umożliwiającą wykonanie takiego skrzyżowania. Rodzina kanałów jest rodziną parametryczną. Oznacza to, że jeśli chcemy zmienić jej długość, należy wybrać taki kanał i wprowadzić jego wymiar. Maksymalna długość kanału to 2 metry. Kolejnym krokiem jest zamknięcie profili kanałów. Potrzebny produkt znajduje się w zakładce Kształtek, czy też Akcesoriów do kanałów, na wstążce dotyczącej instalacji. Wybieramy odpowiednie akcesorium i wstawiamy do projektu. Aby zmienić orientację, w tym przypadku końcówki kanału, wystarczy przycisnąć spację. Przy wskazaniu zakończenia kanału kablowego, końcówka powinna dopasować się do kanału względem rozmiaru i orientacji. Podobnie działają inne akcesoria, np. narożniki pionowe czy łączniki podstawy, które można również znaleźć w tej zakładce. Jak widać na podglądzie 3D, akcesoria dostosowują swą wysokość i szerokość do kanałów kablowych. Wracam na widok planu. Użytkownik ma możliwość ręcznego wstawienia uniwersalnej puszki podłogowej i dołączenia jej do projektowanej instalacji. Aby to zrobić, należy ponownie użyć narzędzia Akcesoriów do kanałów kablowych i z listy typów wybrać interesującą nas puszkę podłogową. Uniwersalna puszka podłogowa może być umieszczona na rysunku w standardowy sposób lub kątowo dla instalacji asymetrycznych. W każdym z tych przypadków szerokość wejścia do puszki podłogowej dostosowuje się do wymiarów kanału kablowego. Długość kanału kablowego dopasowuje się używając narzędzia dociągania linii. Maksymalna długość kanału to 2 metry. Aby połączyć ze sobą dwa odcinki kanałów, należy użyć łączników podstawowych z oferty systemu Tehalit UK. Żeby wyznaczyć takie dwumetrowe odcinki, należy użyć płaszczyzny odniesienia celem wykreślenia sekwencji odcinków dwumetrowych. Pod względem funkcjonalności łączniki działają podobnie do innych wcześniej pokazywanych akcesoriów, takich jak końcówka czy narożnik pionowy. Dla uniwersalnej puszki podłogowej z blachy stalowej UDS dostępne są przepusty kablowe uniwersalne. Przepusty kablowe mogą być montowane do puszki podłogowej UDS z każdej strony. Aby podpiąć przepusty kablowe uniwersalne do puszki podłogowej, należy wybrać puszkę na rysunku i odznaczyć mocowania w parametrach rodziny. Następnie wybrać przepust kablowy i ustawić go w odpowiedniej pozycji. Narzędziem Wyrównaj odpowiednio ustawić połączenie względem puszki podłogowej. Widok 3D pokazuje, że wysokość ustawia się prawidłowo. Kolejnym krokiem jest podłączenie rur lub peszli przy pomocy narzędzia do tego przeznaczonego. Należy wybrać jeden z mapów uniwersalnej puszki podłogowej, prawym przyciskiem komendę rysowania i utworzyć rurę o średnicy proponowanej przez firmę Hager. Informacje o dostępnych rozmiarach można znaleźć w pasku właściwości, w parametrach rodziny. Aby połączyć kanał kablowy z puszką podłogową, przez którą chcemy przeprowadzić instalację pod różnym kątem, należy wybrać z katalogu puszkę podłogową.
Zatrzymując kursor na dłużej nad wymiarami, można zobaczyć maksymalne i minimalne dostępne wymiary. Poprzez wybraną puszkę podłogową można ustawić wymagany kąt instalacji elektrycznej, odpowiednio układając kanały kablowe. Wymiary mocowania dostosują się automatycznie po podłączeniu kanału. Tak jak w przypadku przepustów kablowych, tu też można wybrać MEP i używając komendy rysuj, narysować kanał kablowy przyłączony do puszki podłogowej pod odpowiednim kątem. Puszki podłogowe z połączeniami skośnymi również mają funkcję zmiany ramek dla puszek podłogowych oraz wysokości instalacji. Teraz pokażę, jak zamontować pokrywy uchylne Tehalid VE-EE do systemu kanałów Tehalid UK. W tym celu należy wrócić na stronę BeamObject i pobrać pokrywy uchylne. I znów, można pobrać projekt i skopiować z niego rodzinę, albo załadować ją z folderu ZIP. Drugie rozwiązanie daje możliwość wyboru ze wszystkich dostępnych rodzin. Po wybraniu obiektu z menu rozwijalnego można wybrać ramę montażową, a następnie odpowiadającą jej pokrywę uchylną. To znaczy, że jeśli wybierze się ramę montażową opisaną numerem 9, odpowiadająca jej pokrywa uchylna ma ten sam numer. W przeciwnym wypadku elementy nie będą kompatybilne. Po zakończeniu konfiguracji należy przejść do menu akcesoriów elektrycznych i wybrać pokrywę uchylną. Przed umieszczeniem puszek w widoku 3D należy upewnić się, że wybrano komendę ustawienia na płaszczyźnie. Jak tylko pojawi się ramka na widoku, można ustawiać pokrywę uchylną. Na rzucie poprawiamy usytuowanie pokryw uchylnych, używając narzędzia Dopasuj, korzystając z linii odniesienia. W związku z tym, że głębokość pokryw uchylnych zmienia się w zależności od typów, można sprawdzić jej poprawność, najeżdżając przyciskiem myszy na odpowiedni parametr we właściwościach. Poznawszy wysokość pokrywy uchylnej, należy dopasować wysokość puszki podłogowej w parametrach. Oczywiście, można dodatkowo zmieniać parametry obiektów, np. wybierając grubość pokrywy uchylnej z menu rozwijalnego. Zgodnie z informacją z podświetlenia, przy określonych wymiarach elementu należy zaznaczyć parametr Snap in Ladder Extension. Przy każdym typie puszki najpierw sprawdzamy jej dopuszczalne wymiary w treści wyświetlanego komunikatu i od tego uzależniamy wybór parametru Snap in Ladder Extension. Jeżeli omyłkowo wybierzemy ten parametr przy mniejszych wymiarach, geometria nie zostanie dodana. Po zakończeniu rysowania systemu należy wrócić do projektu przykładowego i skopiować zestawienia elementów do schowka, następnie wkleić je do nowego projektu. Dzięki temu można zrobić listę wszystkich użytych elementów wraz z ich numerami katalogowymi. Pojawia się również informacja dotycząca długości sumarycznej zastosowanych systemów. Jako że maksymalna dopuszczalna długość to 2 metry, uwaga o tym pojawiła się w zestawieniach. Wszystkie omówione dziś obiekty są do pobrania ze strony beamobject.com.
Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kozielska. W dzisiejszym tutorialu pokażę, jak zaprojektować podłogowy system instalacji elektrycznych firmy Hager w programie Archicad. Na stronie General Information Hager jest udostępniony PDF, na którym możemy zobaczyć możliwe kombinacje systemów firmy Hager. Widzimy na nim, że z systemem pokryw uchylnych Techalit VEEE mogą łączyć się systemy Techalit AK, Techalit BK oraz Techalit UK. Ja zaprezentuję konfigurację dwóch systemów Techalit UK wraz z systemem Techalit VEEE. Przejdę na stronę produktową systemu Techalit UK. Mamy możliwość pobrania biblioteki LCF oraz przykładowego projektu PLN, który reprezentuje różne konfiguracje obiektów z biblioteki LCF. Pobiorę oba te pliki. Otworzę przykładowy projekt Archicada. Widzimy tutaj przegląd różnych konfiguracji kanałów stalowych oraz uniwersalnych puszek podłogowych systemu Techalit UK. Z systemu kanałów stosowanych w wlewkach betonowych Techalit UK możemy wybrać kanały stalowe, które mogą mieć różne rozmiary. Tutaj widzimy możliwe szerokości oraz wysokości. Tutaj widzimy także, że kanały systemu Techalit UK mogą mieć różne akcesoria, np. łączniki podstawy, końcówki czy narożniki pionowe. Producent dostarcza proste kanały, jednak obiekty umożliwiają ich reprezentację jako ścięte pod różnymi kątami, aby projektant mógł sprecyzować, jak powinny być one docięte na budowie. Tak wyglądają przykładowe konfiguracje kanałów w widoku 3D. Tutaj widzimy także różne typy uniwersalnych puszek podłogowych. Widzimy tutaj, że puszki mogą mieć różne rozmiary, różne typy pokryw montażowych. Tutaj widzimy przykłady uniwersalnych puszek podłogowych na płycie, a tutaj uniwersalnych puszek podłogowych z nóżkami. System Techalit UK oferuje również możliwość doposażenia od uniwersalnych puszek podłogowych tak, aby spełniały obciążenie do maksimum 20 kN. Tutaj widzimy także przykład uniwersalnej puszki podłogowej z blachy stalowej. W projekcie znajdziemy także przykład, jak połączyć uniwersalną puszkę podłogową wraz z kanałami Techalit UK do wlewek betonowych. Teraz otworzę pusty projekt i wgram do niego bibliotekę LCF z obiektami, które pokazywałam przed chwilą. Przejdę do zakładki File, Libraries and Objects, Library Manager i przeciągnę do okna plik LCF. Elementy są dostępne z narzędzia Obiekt. Tutaj widzimy dostępne elementy. Wybiorę uchwyt zabezpieczający. Mamy możliwość zmiany jego szerokości oraz wysokości, a także sprawdzenia jego numeru katalogowego. Numer katalogowy jest także widoczny na etykiecie na rzucie. Możemy także skonfigurować opcje widoku 2D i 3D. W tej zakładce możemy także wyłączyć etykietę. Możemy odwiedzić stronę producenta oraz stronę produktu za pomocą tych linków. Kolejny element to wybór kanału do wylewek betonowych z możliwymi akcesoriami. Za pomocą tych funkcji możemy określić wymiar kanału, jego długość, szerokość oraz wysokość. Zgodnie z wybranymi wymiarami zmienia nam się także numer produktu. Możemy wybrać liczbę komór, włączyć lub wyłączyć łącznik podstawy. Możemy wybrać, jak kanał ma się zaczynać oraz kończyć. Mamy do wyboru końcówkę, połączenie z uniwersalną puszką podłogową oraz narożnik pionowy. Producent dostarcza proste kanały, jednak obiekty umożliwiają ich reprezentację jako ścięte pod różnymi kątami, aby projektant mógł sprecyzować, jak powinny być one docięte na budowie. Możemy zobaczyć numery seryjne wszystkich wybranych elementów na etykiecie na rzucie. Kolejnym elementem jest uniwersalna puszka podłogowa. Możemy wybrać jej typ. Mamy do wyboru puszkę podłogową na płycie, z nóżkami lub też całą z blachy stalowej. Możemy wybrać rozmiar puszki 2 lub 3. Kolejne pole wyboru zmienia zakres wysokościowy puszki, natomiast dokładną jej wysokość możemy określić tutaj. Tutaj możemy wybrać typ pokrywy montażowej oraz wybrać dodatkowe nóżki wzmacniające.
Za pomocą tych aktywnych hotspotów możemy wyciągnąć z boków puszki kanały. Mamy możliwość regulacji ich długości oraz kąta. Ponadto w tej zakładce mamy możliwość zmiany ustawień tych kanałów. Możemy wybrać ich typ, a także szerokość, wysokość i liczbę komór. Teraz otworzę przykładowy projekt z produktami Tehalit VE EE. Widzimy tutaj różne konfiguracje puszek podłogowych serwisowych, okrągłych oraz kwadratowych, a także puszek napodłogowych z różnymi liczbami gniazd. W tym projekcie mamy także przegląd zestawów pokryw uchylnych do różnych typów podłóg w różnych konfiguracjach. Dodam bibliotekę z produktami Tehalit VE EE do naszego poprzedniego projektu. Tym razem pokażę drugi sposób wgrywania biblioteki LCF do projektu za pomocą naszej aplikacji BeamObject. Aplikację można pobrać z naszej strony internetowej. Użyję funkcji pobierania, aby przejść na nasz portal, wyszukam firmę Hager oraz pobiorę bibliotekę z obiektami Tehalit VE EE. Biblioteka jest automatycznie umieszczona w bibliotekach projektu. Puszki podłogowe mają możliwość wyboru ich typu oraz wysokości. Można także włączyć lub wyłączyć wyjście kabla. Etykieta pokaże nam nazwy oraz numery seryjne użytych elementów. Puszki napodłogowe mają możliwość wyboru typu, który definiuje liczbę gniazd. Możemy także wybrać kolor. Dla każdego wybranego gniazda możemy wybrać odpowiednią płytkę czołową. Możemy także dodać pierścień zaciskowy. System pokryw uchylnych Tehalit VE EE reprezentuje wiele możliwych typów. Mamy możliwość wyboru pokrywy do podłóg czyszczonych na sucho, pokryw ze stali nierdzewnej do podłóg czyszczonych na sucho, pokryw do płytkiego montażu do podłóg czyszczonych na sucho, pokryw do podłóg czyszczonych na mokro, odpowiedniego zestawu do poziomowania pokryw ze stali nierdzewnej, odpowiedniego zestawu do poziomowania pokryw ze stali nierdzewnej o zwiększonym obciążeniu, a także kompletne zestawy. Każda z tych kategorii ma także do wyboru konkretne typy produktów. Tutaj możemy określić głębokość instalacji pokrywy uchylnej, a także wybrać wysokość wykończenia podłogi. Pokrywa uchylna pod wykładzinę GRES. Możemy wybrać kolor, określić otwarcie wyjścia kabli, a także otwarcie całej pokrywy. Możemy także włączyć lub wyłączyć wypełnienie kartonowe pokrywy uchylnej oraz określić jego grubość. Aby zestaw był kompatybilny, pamiętajmy o dopasowaniu typu pokrywy montażowej oraz wysokości uniwersalnej puszki podłogowej do pokrywy uchylnej Tehalit VE EE. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie BeamObject.